Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Gdzież jest przeobiecane przyjście Jego? 2 Piotra 3:4. Od początku swego istnienia adwentyści wierzyli, że powtórne przyjście Chrystusa jest bliższe niż kiedy uwierzyliśmy. Jednak wciąż jesteśmy na ziemi. Trwa to znacznie dłużej niż wielu się spodziewało. Jak mamy rozumieć tę zwłokę? Po pierwsze, nie jesteśmy pierwszymi ludźmi, których oczekiwania co do działania Pana się nie spełniły. Ewa oczekiwała, że Boża obietnica Wyzwoliciela spełniona zostanie w jej pierworodnym synu. Przeczytaj 1 Mojżeszową 4:1. Słowa z pomocą nie występują w hebrajskim oryginale i zostały dodane przez tłumaczy. Tak więc stwierdzenie Ewy brzmi dosłownie: wydałam na świat mężczyznę, Jahwe. Jednak pomyliła się. Kain nie był obiecanym odkupicielem. Zbawca miał się narodzić kilka tysięcy lat później. Przyjście Zbawiciela przepowiedziane było w Edenie. Adam i Ewa oczekiwali szybkiego wypełnienia się obietnicy, gdy po raz pierwszy ją usłyszeli. Radośnie powitali swego pierworodnego syna, żywiąc nadzieję, że to właśnie on będzie Wybawicielem. Jednak wypełnienie obietnicy odwlekało się. Ci, którzy pierwsi ją otrzymali, zmarli, nie doczekawszy się jej spełnienia. Od czasów Henocha obietnice powtarzali patriarchowie i prorocy, podtrzymując nadzieję na jego pojawienie się. On jednak nadal nie przychodził. Przeczytaj 11 rozdział listu do Hebrajczyków. Co jest zasadniczym przesłaniem tego rozdziału i jak wiąże się ono z kwestią zwlekania? Zobacz Hebrajczyków 11, werset 13, 39 do 40. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. A wszyscy ci, choć raz swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. W Biblii znajdujemy wiele przykładów ludzi czekających na Pana w gorliwej nadziei. Pomyśl, jak długo Abraham czekał na obiecanego syna i jak długo Izraelici czekali na wyzwolenie z niewoli egipskiej. Raz po raz w Księdze Psalmów znajdujemy pytanie: jak długo, Panie, będziemy czekać na wybawienie? Jednak nie powinniśmy się dziwić odwlekaniu się powtórnego przyjścia Jezusa, zwłaszcza, że Piotr napisał niemal 2000 lat temu. Wiedzcie przede wszystkim, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić: gdzież jest przeobiecane przyjście Jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. 2 Piotra, rozdział 3, werset 3-4. Czy spodziewałeś się, że tak długo będziemy czekać na powtórne przyjście Pana? Czy czasami czujesz się zniechęcony zwlekaniem, a może nawet zaczynasz wątpić, czy powtórne przyjście Jezusa w ogóle nastąpi? Przypomnij sobie wszystkie dowody, że to wydarzenie nastąpi, oraz uświadom sobie, że jako ograniczone istoty postrzegamy czas inaczej niż Bóg. Dziękuję.